To jest taki wieczór, który chciałbym, żeby przyszedł do historii nie tylko Łukowskiego Ośrodka Kultury, ale również do historii tego miasta. Dlatego, że trudno mi było znaleźć odniesienie, ale wiem na pewno, że po 1918 roku w Łukowie działał Teatr Amatorski. Co się działo po okresie II wojny światowej? Oczywiście wiemy, że były takie próby, były też próby Teatru Młodzieżowego w Łukowskim Ośrodku Kultury. Ale mam nadzieję, że to, co za chwilę się wydarzy na tej scenie, będzie takim początkiem całkiem nowej wartości. Tą nową wartość zawdzięczamy przede wszystkim nie tylko grupie fantastycznych ludzi, którzy znaleźli się w kręgu naszych zainteresowań, ale przede wszystkim Sławomirowi Żółce, z którym gdzieś pod koniec ubiegłego roku spotkałem się i kiedy już podejmowałem decyzję, że nie będziemy przynajmniej chwilowo tylko i wyłącznie zajmować się Teatrem Młodzieżowym, który jest bardzo taki labilny, niestabilny, mieliśmy szalone problemy z premierami, nie ze względu na prowadzącą, ale po prostu, że młodzież po prostu dorasta, wyjeżdża. I zacząłem rozmawiać właśnie z panem Sławkiem, że może byłoby warto pomyśleć o grupie teatralnej dorosłych. Czyli takiej grupie, która będzie stale przygotowywała swój repertuar, ale jednocześnie będzie mogła te sztuki, które już opanuje, pokazywać nie tylko na scenie w Łukowie, ale również poza. Sławek Żyłka, drodzy Państwo, to jest taki człowiek, którego tutaj spotkałem parę lat temu. I też człowiek niesamowity. Bo kiedy siadamy i zaczynamy o czymś rozmawiać, ja zawsze widzę, jak panu Sławkowi coś taki ognik w bokach, wokół się pokazuje, taka iskierka. I to już jest taki znak, że jak wieczorem wrócę do domu i włączę komputer i włączę pocztę, to na maila przyjdzie mi gotowy pomysł, dokładnie opisany ten pomysł, o którym rozmawialiśmy kilka godzin wcześniej. Nie znam bardziej rock'n'rollowego człowieka, spośród tych wszystkich, które poznałem. Przepraszam wszystkich tych, którzy poznałem przez ostatnie półtora roku w Łukowie, ale Sławek Żyłka jest numerem jeden. Najbardziej rock'n'rollowy, najbardziej szalony człowiek, na którego pomysły można zawsze liczyć, ale co więcej, on ma szalone pomysły, które realizuje. To, co za chwilę zobaczycie, to będzie nie tylko prapremiera sztuki Sławomira Mrożka, ale również, tak jak powiedziałem, coś, co nazwaliśmy również dzięki panu Sławkowi TŁOK, czyli Teatr Łukowskiego Ośrodka Kultury. Drodzy Państwo, z wielkim również niepokojem, tremą, taką samą, jak zżera w tej chwili artystów, zapraszam Państwa na prapremierę sztuki Sławomira Mrożka Polowanie na lisa. Mam nadzieję, że wyjdziecie tutaj tak bardzo rozemocjonowani, że będziecie naprawdę opowiadali wszystkim tym, którzy tutaj dzisiaj nie doszli, chociaż jesteście naprawdę bardzo liczną, nawet więcej niż spodziewaliśmy się, liczną publicznością i będziemy już zapraszać jesienią na nie tylko premierę oficjalną, ale również na następne sztuki Teatru Łukowskiego Ośrodka Kultury. Przedstawienie pierwsze. Będzie wieczna noc. Zazdroszczę ci tej mani gości. To ja
Budziłem słońce o każdym świcie. Błogosławiona ciasnota horyzontów. Tylko w małym świecie jesteśmy wielcy. Jeżeli ja nie obudzę słońca, słońce nie obudzi nikogo. Gospodarz nie wyjdzie na pole, gospodyni nie zajmie się gospodarstwem, a inwentarz też się sam nie obudzi. Wieczna noc, wieczny sen. A cóż może być lepszego jak sen? Nie obudzi się nikt. Jeżeli tak, to nikt nie zauważy twojej nieobecności. Nie mogę ich obudzić, bo jestem nieobecny. Ani obecny, ani nieobecny. Z ich punktu widzenia. Oni w ogóle nie mają punktu widzenia, ponieważ śpią. Tak myślisz? Dla nich jesteś poza bytem i niebytem. Oto do czego ich doprowadziłeś! Ich? Raczej siebie. Nieszczęśni. Nie udawaj. Chciałbyś ich obudzić tylko po to, żeby zauważyli ciebie. Poza tym nic cię nie obchodzi. Kukuriku! Kukucia mentalność. Co chcesz zrobić ze mną? Ja? Z tobą? Jestem w twojej władzy. Jeżeli upierasz się, żeby stawiać kropki nad i... Kiedy zakradłeś się do kurnika, wszystko zrozumiałem. Ale kiedy zamiast zachować się jak normalny list, powiedziałeś... Proszę uprzejmie iść za mną. Wiedziałem, że nie jesteś normalnym lisem. Nie zdążyłem się nawet ubrać. Wolałbyś jeden? Nie, ale wolałbym wiedzieć, na czym stoi. Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie natura tego, co żyje. Lepiej uniknąłeś najgorszego, a już jesteś niezadowolony. Bo nie wiem, co mnie czeka. I pewny jesteś, że chciałbyś wiedzieć? Jeżeli coś nie najgorszego. A więc znów, zgodnie z naturą, a jednak dziwne. Nie rozumiem twojego postępowania. Jestem normalnym lisem, ale w nienormalnej sytuacji. Lis zakradający się do kurnika wydaje mi się to jednak całkiem normalne. Niestety. Znowu ten kurnik. Powiesz mi, że świat jest większy od twojego kurnika. Ja mam na myśli nie tę fragmentaryczną sytuację w kurniku, ale moją sytuację egzystencjalną. W ogóle. A mnie co do tego? To Okurzę ślepotą. Gdyby nie ja, gdyby nie moja sytuacja egzystencjalna, jej specyficzność, już byś nie żył. Za przeproszeniem. A, wobec tego to ja przepraszam. No dobrze już. Krótko mówiąc, jestem ostatnim lisem. Zgoda. Ale po co mieć od razu taki kompleks niższości? Nie ostatnim sensie jakości, ty kuro, ale w sensie ilości. Jestem ostatnim lisem, jaki pozostał w tym lesie. Mój gatunek został brutalnie wytępiony. Jestem ostatnim przedstawicielem gatunku. O, to prawda. To smutna wiadomość. Drażni mnie twoja dwulicowość, ale mniejsza z tym. Jestem nie tylko ostatnim lisem, ale także ostatnim zwierzęciem w tym lesie. Wszystkie inne gatunki też bezmyślnie i brutalnie wytępiono. To czy można zapytać, jakżeś ty się uchował za pozwoleniem? Wyjątkowe kwalifikacje osobiste. Przeżywają najlepsi. Aha. Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja ostatniego zwierzęcia w lesie. To właśnie nazywam sytuacją specyficzną, ale nie tuzinkową. Strasznie. Smutno. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Dlatego postanowiłem zaprosić cię do towarzystwa.
To było porwanie. Zachowałem się najlepiej, jak było można w takich okolicznościach. To znaczy, że chcesz sobie ze mną tylko porozmawiać? Nic więcej? Przecież nie rozmawiamy. Na razie. Wyobraź sobie, że zostajesz sam jeden w całym podwórku. Sam jeden na całym podwórku. Mnie to nie grosz. Niewolników przybywa. Wymierają tylko zwierzęta dzikie i wolne. Niewolnictwo? Ja to nazywam cywilizacją. Można i tak. Mój szyderczy ton jest nie na miejscu. Cywilizacja stwarza wyższe wartości. Na przykład? Na przykład... Już niedługo wszyscy będziemy mieli mechaniczne karmniki. Wystarczy tylko dziubnąć i jedzenie samo sypie się do dzioba. Ślicznie. Będą ograniczenia. Ślicznie i co? Nie możesz zaprzeczyć, że dokonuje się wielki postęp. Już dawno minęły czasy, w których trzeba było łazić i szukać jedzenia. To prawda. Jesteś dosyć pyszczotki. W świętej pamięci dziadek nie wyglądał aż tak dobrze, chociaż mile go wspominam. Znałeś mojego dziadka? Przelotnie. A więc nie możesz zaprzeczyć, że postęp istnieje? Byłoby to nieuczciwością z mojej strony. Także moralnie! Nasz świat jest lepszy od waszego. Moralnie? Wy dzikusy zjadacie się nawzajem. My! Liczba mnoga należy już do historii. Czyż ci nie mówiłam, że jestem ostatni? Ale żyjesz z rozboju! Zresztą to nawzajem przynajmniej oznacza, że jest szansa, żeby kogoś zjeść, jak i żeby zostać zjedzonym. Podczas kiedy u was? My nie zjadamy nikogo. I nikt nie zjada was? No powiedz, jak to u was jest? Kurynko. Odpowiedź wymijająca. Zbliża się obława. Oddalamy się. Ja zostaję. Zapominasz, że jesteś moim gościem. Jadę. Spokój! Cicho siedzieć i polować, i no patrzeć, jak trafimy na lisa. No jakiego lisa? Żadnych lisów już dawno nie ma. A kto tak powiedział, że lisów już nie ma, no? Kto? Wszyscy to wiedzą. Reakcjoniści jacyś chyba. Jak mi wujo będzie słuchał reakcjonistów, to więcej wuja nie zabiorę na polowanie. A po co ja mam jeździć na polowanie? Ja nie mam ochoty. No, masz. A to co? No, na piwo. Tylko wracajmy do domu, co? Wracamy... Ciszej! Chcę mnie wódź kupić. Ale wracamy co? Tak od razu? Nie można. Trzeba chociaż raz czy dwa razy strzelić do lisa. Przecież żadnych lisów już nie ma. Bój myśli, że to sprawia przyjemność? Nie wiem, nie bój rozumie. Bój jest jak dziecko. Do domu i do domu. Niech bój strzeli. Ale do czego? Niech bój strzeli przed siebie. Jak gdyby wuj miał do czego? Na niby, że niby do lisa. Wuj rozumie. Powie się, że lis się pojawił i wuj ostrzelił. I wtedy będzie można już spokojnie wracać do domu. Dostał? Nie, uciekł. Pech, widzieliście go? Jasne, jak żeby wuj strzelał inaczej. Lubi polować, co? Przepada. I na zdrowie też dobrze robi, co? Dobrze, tylko wilgoć. Co on powiedział? Mówi, że w domu wilgoć. Las mu dobrze robi na reumatyzm. Bardzo słusznie. A teraz za mną, za świeżym tropem.
To nie wracamy do domu. Tak, wujowi, że nic się nie dało zrobić. O Jezu! Jakoś nie słychać psów. Pewnie kiem straciły trop. A oto i one. Co wy tu psy robicie? Dlaczego nie tropicie lisa? Szczeknąć? Powiedz mu! Zgodnie z umową... Pytam, dlaczego nie gonicie za lisem? Zgodnie z umową należy nam się premia. Dostaniecie! Aleśmy jeszcze nie dostali. Teraz szczekać i tropić. Lis jest w pobliżu. My nie pracujemy na dniówkę, tylko sztuki. Ja szczeknąłem. Ja już szczeknąłem dzisiaj 2836 razy, czyli 336 razy ponad normę, licząc od ostatniego rozliczenia. A kolega... Co to jest? Chałkałmierz. Tu się wpisuje. Chałkał dzienny. A kolega szczeknął 2620... 26! Nie jest wpisane. To wpisz. 26. Panowie! Tam lis nam ucieka! Lis lisem, a premia premią. Rozliczymy się później. Obiecuję wam. Teraz za lisem! Co ty na to? Na ty? No nie wiem, no policzę się na liczbowe. Na liczbowe już było. No to na liczbowe ekstra. Dodatek rodzinny. Nie chyci. Bo my nie żonaci. Każdy ma przecież ojca i matkę. Niby racja. I wyrównanie świąteczne. Dzisiaj nie ma święta. Pani. Dzisiaj jest dzień uchodźcy. Zgoda. Ale to będzie kosztowało nadliczbowe ekstra plus dodatek rodzinny i wyrównanie świąteczne. Panowie mnie rujnują! Rujnujemy to? Jak nie chce, to niech sam szczeka. Zgoda, zgoda, tylko ruszajmy. Podpis. Podpis. Podpis! Trzy, trzy, cztery! Bez znaczenia! U nas wszystko jest na kredyt! A, w porządku. Dalej! Teraz go dostaniemy! Rozumiem, że ty musisz uciekać, ale dlaczego ja? Przez solidarność i współczuć. Ale to nie jest przecież zgodne z prawdą. Skoro wiesz, to po co pytasz? Mam nadzieję, że cię w końcu złapią. Po co ta przesadna szczerość? Są już blisko. Należy więc zwiększyć dystans. O, niedobrze! Co? Źle! To znaczy dobrze? Idą także z tamtej strony. Brawo! Oszczędź mi głupich uwag. Czy to znaczy, że jesteśmy zgubieni? Jesteśmy zgubieni! Idiota! Ty jeszcze nie wiesz, co to znaczy. Chodź tutaj. Chcesz mnie użyć jako zakładnika? Przeceniasz się. 1000 kogutów nie jest wart jednego lisa. Palną do ciebie bez wahania, byle mnie dostać. Jako zakładnik jesteś mi bezużyteczny. Chwała Bogu. Właśnie. Gdzie? Na drzewo. Schowamy się na drzewie. Lis na drzewie? To jest mój sekret. Przeżyłam tylko dzięki dlatego, że nauczyłam się wchodzić na drzewa. Szukają mnie na górze. Na dole.
Wow. Ja jestem na górze. Wow! Proste! Ale genialne. Jazda. Gdzie? No gdzieś tam. Dlaczego? Ale ja nie umiem. Jako ptak powinieneś umieć lepiej ode mnie. Ptaki żyją na drzewach. Ale ja naprawdę nie umiem. Jestem ptakiem domowym. Instynkt samozachowawczy dokonuje cudów. Ja też zwykło nie przepadam za wspinaczką. Idą. Ani słowa. A jednak przyznać się, drogi hrabio, że cieszę się, że kiedyś napolowaliśmy się dosyta. Także inne to było wtedy polowanie. I las był też inny. A pamiętasz tę obfitość zwierzyny? Sarny, jelenie, cietrzewie, a nawet rosomaki. To był las, w którym nawet były drzewa. Przyznam ci się, że poluję już tylko z uprzejmości. Nie polować, kiedy wszyscy polują. To by oznaczało okazywać pogardę naszym kochanym współobywatelom. Wasza królewska mość. O, tylko nie królewska. Jestem tylko obywatel. A jednak wasza królewska mość sama przed chwilką nazwała mnie hrabią. Stare przyzwyczajenie, którego należy się pozbyć. Jesteśmy tylko obywatelami. Świadkowie... Jesteśmy tylko obywatelami wśród innych obywateli. Wolność, równość, braterstwo. Czy nie można równość? Czy nie bardziej równość? Przez wolność? Albo przez braterstwo? Widocznie się nie da. Ale nie do nas należy inicjatywa. My jesteśmy tylko reliktami przeszłości. Co najwyżej pozostaje nam rola świadka. Świadkowi wolno mieć swoje zdanie. Nie należy wyzywać losu. Ostatecznie całkiem nieźle nam się powodzi. Co ja mówię? Nie gorzej niż innym. To znaczy równie dobrze jak innym. Cieszę się, że pozbyłem się przywileju jako mojej wyłącznej własności. Wielki to był ciężar. Wasza królewska! Obywatel zna swoje zdanie. Nie zapominaj, że twoje przywileje były udziałem tylko w moich przywilejach. To ja ci je nadałem. To ja ponosiłem największą odpowiedzialność. Stałem między tobą a ludem. Tak jest, wasza królewska. Tylko nie królewska, nie królewska. Tym bardziej, że zbliżają się nasi kochani współobywatele. Czołem, myślimi! Czołem! Czołem! Polowanie rozwija nam się pomyślnie. Owszem. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie poluje? Nie ma! Nie! I tak być powinno. Skończyły się czasy, kiedy przywilej polowania należał wyłącznie do króla. Obywatel nie ma mi tego za złe. Choć nie, skończy. Proszę kontynuować. Teraz każdy może chwycić strzelbę i polować na lisa. Więcej, każdy powinien chwycić. Korzystanie z przywileju jest obowiązkiem każdego obywatela. Jezu. Bo chciał powiedzieć, o Jezu, jak dobrze.
Spójrzcie na tego sparaliżowanego starca. Nawet on, choć chory, radośnie korzysta z przywileju. Jego udział jest najlepszym świadectwem naszych zdobyczy. Polowanie należy się nie tylko zdrowym i silnym. Polowanie dla wszystkich powszechne. Polowanie dla wszystkich bez wyjątku. Oto do czego doszliśmy. Hurra! 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 Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich złożę naszemu bohaterowi najlepsze gratulacje. Niech żyje paralitek! Niech żyje! Oczywiście obywatel jest wprawdzie ex-królem, ale także obywatelem. Słuchamy. Powszechne polowanie jest oczywiście dobre i słuszne. Nie ma powodu, aby jeden polował, a drugi nie. Słusznie, bardzo słusznie. Słuchajcie. Chodzi tylko o zwierzynę. Ilość zwierzyny jest odwrotnie proporcjonalna do ilości polujących. Ta uwaga świadczy, że obywatel nie odciął się jednak od swojej przeszłości. Nie bronię swojej przeszłości. Do czego obywatel ex-król zmierza? Im więcej myśliwy, tym mniej zwierzyny. Mam wrażenie, że doszliśmy już do tego, że więcej jest polujących niż zwierzyny. Wszyscy polują, ale już nie ma na co polować. Obywatel sugeruje, że powszechne polowanie jest szkodliwe? Chodzi tylko o to, że szkodzi samo sobie. Obywatel podważa zasadę powszechnego polowania? Bynajmniej! Zwracam tylko uwagę, że ta zasada podważa samą siebie. O przywileju można mówić tylko wtedy, kiedy jest wyjątek. Kiedy wszyscy mają to samo, nikt nie ma przywileju. Wtedy jest to prawo, a nie przywilej. Kiedy wszyscy mają przywilej, nikt nie ma przywileju. Byliśmy dla was zbyt pobłażliwi. Tyle jeśli chodzi o logikę. Zaś jeśli chodzi o fakty, nie ma zwierząt. Mieliśmy się nie wtrącać. Ja nie obiektywnie, tylko subiektywnie. Wzywam każdego, kto widział w lesie jakąś zwierzynę. No proszę, kto widział? Każdy przecież wie, że las, o ile też można nazwać lasem, jest pust. Słówko na osobności. Pewne rzeczy możemy sobie powiedzieć,
Ale po co zaraz przy wszystkich? Wszystkich dotyczy. Nie należy podburzać. Wszyscy wiedzą, że nie jest wesoło. Bardziej. Zwierzyny nie ma. To fakt. Ale jakie jest wyjście? Polowania już nie możemy zabronić. To by znaczyło przekreślić cały program, ale na to nie możemy sobie pozwolić. Oczywiście. To by było nie do pomyślenia. Krytykować łatwo, ale zaproponować coś, gdybyś był na moim miejscu... Sami jesteście sobie winni. Stworzyliście możliwości, a nie jesteście w stanie ich zaspokoić. Na początku nie było tak na źle. Na początku była jeszcze zwierzyna. Podobno jest jeszcze jeden lis. Nie ma! Mówiłeś coś? Ja? Zdawało mi się. Nawet jeżeli jest jeszcze jeden lis, to dla wszystkich nie starczy. Więc proszę cię bardzo, proponuj. Nie widzę żadnego wyjścia. Wobec tego milcz! To też nie jest wyjście. Jeżeli nie ja, to odezwie się ktoś inny. O, nie ma obawy. Stan rzeczy jest nie do ukrycia. To nie znaczy, że trzeba o tym mówić. Ale wszyscy myślą to samo. Ale nie mówią! Pozwolą panowie, że przyłączę się do rozmowy? A ktoś ty? Kolega, myśliwy, towarzysz, prosto z szeregów braci obywatelskiej. Bu, bu, bu! Ha, bu, bu! Bu, 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 bu! Pala! Myśliwy? A gdzie strzelba? W reparacji. Pustnie cała gnica nie funkcjonuje. Przypadkowo usłyszałem strzępy waszej rozmowy. Panowie mówili o trudnościach rozwojowych powszechnego polowania. To była tylko prywatna rozmowa. Oczywiście, oczywiście. To też posłyszałem ją zupełnie przypadkiem. Ten temat leży wszystkim na sercu. U mnie również, jako myśliwemu. Otóż zgadzam się za analizą sytuacji. Zwierzyny już dawno nie ma. Ale nie godzę się z tezą, że sprawa jest bez wyjścia, jeżeli panowie pozwolą. Nie sądzę, żeby pierwszy, lepszy myśliwy znalazł wyjście. Nad tym wiedziły się najtęższe głowy. Jednak, a jednak. Najwybitniejsi znawcy zagadnienia. Jednak. Niech mówi. Dziękuję, koleżanko. Otóż rozwiązanie, jak zwykle, jest proste. Jeżeli nie można zakazać powszechnego polowania, od czego niech nas Pan Bóg broni, ani także ograniczyć ilości myśliwych, od czego niech nas także uchowa, to należy postarać się o zwierzynę. Też wymyślił! Przecież na tym polega cała niemożliwość. Oczywiście, oczywiście. Zwierzyny dzikiej już dawno nie ma. Nieodwołalnie i bezpowrotnie. Ale to nie znaczy jeszcze, że nie ma jej wcale. Co on plecie? Pozwolę kontynuować. Gdzie jest problem? Nie w samej rzeczy. Tylko w tym, że nie umiemy spojrzeć na nią świeżym okiem. Upieramy się przy tradycyjnych rozwiązaniach, które w nowej sytuacji istotnie nie zdają egzaminu. Tymczasem należy uruchomić rezerwę. Unowocześnić! Zmodernizować! Tracę cierpliwość! A nie można wyjaśnić? Krótko rzecz ujmując, zwierzynę dziką należy zastąpić zwierzyną domową. Na przykład drobie. Wtedy nasze wszystko wyjdzie z impasu. Drobie mamy jeszcze pod dostatkiem. Poza tym słyszałem o automatycznych karmnikach. Nieograniczonej możliwości rozwoju polowań. Podasz nam pokój. Spój do swego pospolu. Zapomnijmy o lisach, których tak już dawno nie ma. Zaczniemy strzelać do... kury.
domowej. Przecież to nie ma nic wspólnego z polowaniem. A dlaczego? To zwierzyna i to zwierzyna. Z punktu widzenia myśliwego jest różnica między lisem a kurczakiem. No ale czy aż taka, przy której warto się upierać? Kolega twierdzi, że jest myśliwym. No oczywiście, no tak. Więc jedno małe pytanko. Z której strony strzelby znajduje się myśliwe? Haha, doskonały żart. A ja bym nie żartował. Legitymację poproszę. Ogary poczuły coś? Złudzenie, to niemożliwe. A jednak. Ale nie u nas. U nas ich nie ma. Zacznij przyszły skądinąd. Skąd? Daleki od ludzkich krain. Aż tutaj? Widocznie są głodne. Bardzo głodne. Koledzy pozwolą, że chwilowo wycofam się. Przypomniałam, że mam coś pilnego do załatwienia. Wobec tego ja również skorzystam z chwili przerwy. Jak już wspomniałem, poluję tylko dla towarzystwa. A ty, kochany Fabio? Jestem tego samego zdania, co wasza królewska moc. Dokąd idziesz? Wracam. Czemu mnie zostawiasz? Przyspieszę. Dokąd wszyscy poszli, hej! Wilki, cicho! Tym razem nie ma żartów. Co teraz będzie? Dopóki jesteśmy na drzewie, nic nam nie grozi. Co to jest? Wilki! Co to jest? Wilki! A! Wilki! Wilk! 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 To nie jest wilk, idioto! Thank you.
Sławomir Żylna, Teatr Łukaskiego Ośrodka Kultury. Pop. Panie Sławku, teraz niech proszę przedstawię autor. Ja znalazłem się na scenie po to, żeby przede wszystkim podziękować tym wspaniałym ludziom, którzy się bawią w aktorstwo. I chyba takie założenie sobie na początku stawialiśmy. Pracujemy, uczymy się, czasu mało, ale prapremiera udana, uważam. Dzięki serdecznie. Teraz będziemy wręczali podziękowania i dyplomy za to, że musimy w jakiś sposób podziękować aktorom. Niestety garza jest watykańska, czyli zabył zapłać. Dobrze. Reżyser, scenograf i tak dalej dostanie w takim razie wypłatę. Marta Słodkowska. Michał Cegiełko. Iwona Krystecka. Aneta Lorenz. Agata Dębska-Sobiech. Bartek Nierengłowski. Kasper Siwiak. Bartłomiej Grygier. Tomasz Komorowski. Emilia Róża Orzeł. I Sławomir Żyłka. Przepraszam, to musi być formalnie. Co chce pan zrobić? Co chce pan... Ja... Serdecznie dziękuję panu Michałowi, że pomyślał o mnie, ale znalazłem się w głupiej sytuacji. No trudno, wytrzymam. Drodzy państwo, Teatr Łukaskiego Ośrodka Kultury Tłok. Czy to był dobry pomysł? Panie Sławku, serdecznie dziękujemy. No i cóż, umawiamy się na jeszcze jedno wystawienie Polowania na lisa w listopadzie, no i tournée po okolicznych teatrach i scenach teatralnych, światowych i okolicznych. Nie, ale to jest całkiem nierzadko. Ale czasem, bo ludzie pracują. Wiem. No, a, tak? Dobra, nie ma sprawy. Ale tak na mapie? Dobrze. Drodzy państwo, tak całkiem nierzadko i całkiem poważnie planujemy taką wymianę, bo takich teatrów amatorskich powstaje coraz więcej, to znaczy, że generalnie jest teraz więcej czasu. Proszę bardzo, są gości. Zaczekaj się. Ja też co? Ponieważ tych teatrów amatorskich powstaje coraz więcej w naszej również okolicy, więc będziemy chcieli się po prostu od czasu do czasu zrobić taki przegląd i kilka tych teatrów i kilka spektakli po to, żeby też był taki punkt odniesienia, w którym miejscu są nasi aktorzy, w którym miejscu jest nasz szef teatru, dyrektor artystyczny, reżyser i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałbym serdecznie podziękować Michałowi Żurawskiemu, który realizował. Wielkie brawa na Michała. Dziękuję również za dostarczenie scenografii, a proszę mi wierzyć, że ta scenografia, dostarczenie tej scenografii przysporzyła sporo problemów, bo to wcale takie lekkie nie jest. I dziękuję serdecznie firmie Ilbud, która nam ufundowała ten. Ktoś powiedziałby, zwykłe pniaki, a wiecie, ile jest problemów, żeby coś takiego znaleźć? Naprawdę. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze jeden wielki ukłon. Teatr Łukaskiego Ośrodka Kultury, prapremiera. Przeszliście do historii. Ja jeszcze chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury, którzy sympatyzowali z nami i pomagali bardzo, no tak wydatnie, nawet nosząc te pniaki. Dziękujemy serdecznie. Mówiąc już, że załatwiamy nielegalnie drogę. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się w listopadzie na tej samej stronie.